Uważam, że rok był bardzo udany z uwagi na to, że przez cały ten rok przewinęło się przez nasz obiekt około 96 tysięcy osób, także to jest naprawdę bardzo dobra liczba. Już w drugim dniu po otwarciu naszego obiektu zanotowaliśmy już 1000 osób, które się przez nasz obiekt przewinęło. Po niespełna miesiącu mieliśmy już 10 tysięcy wejść, więc to jest bardzo dobry wynik. Cieszy nas to w szczególny sposób z uwagi na to, że te atrakcje, które mamy tutaj na naszym basenie, na naszym obiekcie, są bardzo fajne. Ludzie sobie z reguły bardzo chwalą, szczególnie ta strefa saun jest bardzo, bardzo oblegana, ale też mamy, tak jak teraz w sezonie tym letnim, mamy basen zewnętrzny, który naprawdę bardzo jest fajnie usytuowany, jest cały czas w nasłonecznionym miejscu. Woda jest bardzo przyjemna, basen ten jest podgrzewany, więc naprawdę jest komfortowa sytuacja do tego, żeby z niego korzystać. Poza tym mamy oczywiście ten wodny plac zabaw, który jest w strefie nieodpłatnej. Każdy sobie może z zewnątrz wejść na ten wodny plac zabaw, skorzystać. Szczególnie tutaj ten obieg jest skierowany do dzieciaków. Ale też wewnątrz mamy basen nieckę sportową, która jest oblegana przez ludzi, którzy już w sposób taki bardziej wyczynowy korzystają z naszego obiektu. Ponadto mamy nieckę rekreacyjną, w której uczą się pływać dzieci, ale też osoby, które jeszcze nie potrafią dobrze pływać. Mamy też jacuzzi, które też cieszy się bardzo, bardzo dużym powodzeniem. Z naszego obiektu też korzystają seniorzy, mają swoje takie godziny w poniedziałek, w godzinach porannych. Mają swój czas, gdzie mogą sobie przyjść, porozmawiać, skorzystać z naszego obiektu. Także bardzo nas to cieszy, że ludzie mogą korzystać z naszego obiektu i po prostu w pewien sposób też i chwalą nasz obiekt i ten obiekt w ten sposób żyje.